Yo, Tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z Mortal Kombat 11, tryb fabularny czy też story. Rozdział 8, walka Sonya Blade. Kurde, Kano, jaką sobie tam miejscóweczkę zrobił tam u góry, jak taki DJ dosłownie. DJ Kano. Sonya's the skank who burns me? She more than burns you, Cabal. She goes black ops on your ass. Shocks, knives, the bloody works. Patched you back together myself. Well, most of you. She's dead. Miss Law and Order really does. Ale go napuścił tutaj pięknie, elegancko Cabala. Swoją drogą, nie przypominam sobie... Nie przypominam sobie sytuacji, żeby Cabal, ale w wersji, czy też postaci ludzkiej, używał właśnie tego, wiecie, przyspieszenia, tej swojej specjalnej umiejętności. Jasne, w walce, kiedy sobie gramy postacią, spoko, ale mówię tutaj o cutscenkach. A jednak Cabala mieliśmy w Mortal Kombat 9, X, w zasadzie tam w cutscenkach tylko się pojawiał. No i tutaj oczywiście jest postacią już normalnie grywalną. Bo nie pamiętam, czy by był w 10. Jeżeli był, okej, ale wydaje mi się, że nie było. Dopiero wraca znowu właśnie w 11. Okej, dobra, mniejsza Sonya Blade. Taka, można powiedzieć, poniekąd jedna z babci, czy też cioci, jeżeli chodzi o bijatyczki. Dlaczego mówię babcia czy ciocia? No kurczę, no wiecie, jednak Mortal Kombat nie jest taką już młodziutką grą. Chodzi mi o całe uniwersum, nie mówię tutaj stricte o 11. I Sonya Blade będzie no jedną z pierwszych babeczek, które, wiecie, wystąpiły w bijatyczkach. Oczywiście pragnę przypomnieć, że pierwszą prawdopodobnie będzie oczywiście pani, a raczej też tutaj można powiedzieć babcia Chun-Li ze Street Fightera. Bym musiał to zweryfikować, ale uwierzcie mi, że Sonya też ma swoje lata, więc no co, pani tutaj nasza trzyma się, jeżeli chodzi o swój wiek. Dobra, koniec tego oczywiście żartowania, kabel, może być i kabel. Cabal dostaje bęcki, podoba mnie się to. Dokładnie, byś zlazł tutaj fajansie łysy i pokazał, jaki jesteś odważny, a nie jak taki frędzel, kurde. Okej, trochę jest słabo, bo Johnny jest tutaj niesiony. No oczywiście, chłopaka wrzucam tylko i wyłącznie po to, żeby zmusić właśnie Sonię do bitki z Johnem. Trochę tutaj też Johnny jest, no delikatnie mówiąc, poturbowany, więc no... Ciężko widzę tą walkę w jego wykonaniu. W ogóle ten klimat strasznie mi przypomina taki, wiecie, cyberpunk, nie? Strasznie tak zajeżdża takim klimacikiem. Czyżby nasz mały John tutaj, mały Johnny dorasta? O! Aż mnie zabolało. Nie wolno tak. Take
Udawaj! No na pewno tutaj się Kano i cała wataszka by się nie domyśliła, tak? Wow. Okej, Cassie wbija odbić młodszą wersję ojca, jak i matki. Okej, zobaczymy, jak jej to oczywiście pójdzie. No oczywiście, no co, wchodzi na typowego Bambika, na typowego Rambo. Wszystkich tutaj rachu ciachu powybija sobie. No ale właśnie. Mamy dwóch Kano, jak i Aaron Blacka. Więc podejrzewam, że to właśnie z Aaronem teraz będzie waleczka. A przynajmniej tak to by wyglądało. Ała! Oczywiście właśnie pragnę przypomnieć, że te młodsze wersje starszych bohaterów są tutaj bardzo ważne, one nie mogą zginąć. Okej, okay, Aaron Black. Dobra. O samej Sony może coś sobie w ogóle powiemy, bo tak się rozgadałem bardziej na temat tutaj, co się dzieje, niż tak po prostu wspominać coś o samej sobie postaci. Z takich ciekawostek o samej Sony możemy powiedzieć, że Sonia została zainspirowana mistrzynią karate i aktorką filmową Cynthia Hot Rock. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem to nazwisko. Z takich kolejnych ciekawostek, no to Sonia została nazwana na cześć jednej z sióstr Eda Boona, czyli twórcy oczywiście właśnie Mortal Kombat. Też z takich ciekawych rzeczy, Sonia miała być grywalną postacią w Mortal Kombat Special Force wraz z Jaxem, jednak została usunięta z powodów takich, po prostu, nie wyrobili się z terminem, więc no, po prostu Sonia nie występuje w grze. Swoją drogą, nagrać tego gniota, to by było dosyć ciekawe wyzwanie. Może kiedyś zobaczymy, tak samo Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Za to też kiedyś by można było się zabrać. Na pewno ciekawe będzie przeżycie, że tak to nazwę, uwieści. Okej, tutaj jest dosyć ważna rzecz, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Sonia dostaje rękawice właśnie od Cassie, co nie? Wcześniej nie mieliśmy tych rękawic, więc nie mogliśmy używać też poniekąd różnych specjalnych umiejętności. Teraz już akurat, jako że posiadamy te rękawice, będziemy mogli używać właśnie te specjalne umiejętności. Zresztą, kiedy będzie walka, zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi, a raczej co będę mógł dodatkowo jeszcze robić. Dokąd się wybieramy? No co? Uciekamy, stary. To jest dosyć ciekawe, co nie? Że posiadając sobie takie oczko... O kurde! Ale się Cassie tutaj nadziała. Bardzo, bardzo źle. Niebezpieczne. Ja tutaj czuję jakiś patent. O właśnie, o tym mówię. Dzień dobry. I my. Pragnę przypomnieć, że was jest trójka. Faktem Johnny, jak i Cassie już są delikatnie podkurbowani. Jednak tutaj Sonia musi sobie sama radzić z braćmi, figo fagot, że tak to nazwę. Let's have ourselves a do-over.
Okej, okay, teraz jak będzie w ogóle walka wyglądała? Czy będziemy mieć dwóch przeciwników, czy... dostaniemy ich pojedynczo, albo jeden po prostu będzie tak jakby przez chwilę unieruchomiony. I tak mi się wydaje, że właśnie chyba tak będzie. Bo jednak... młodsze wydanie Kane'a troszeczkę zostało oklepane. Aha, czyli jednak ten drugi zostanie skasowany. Okej, okay, ja tutaj stwierdzam, że młody dostaje w pierdziel, a tu... o, proszę, jednak nie. Okej, okay, okej, okay, dobra, biorę to. Dobra, także Kane'o. Postać, która, no, nie oszukujmy się, trochę sobie Sony napsuła, jeżeli chodzi o uniwersum Mortal Kombat. O, widzicie, w tym momencie na przykład teraz też możemy... teraz też, no już mówiłem o tych rękawicach, tak? Chodzi mi o to, że możemy sobie strzelać takimi... fajnymi, o właśnie... wstrząsami, pociskami, jak zwał, tak zwał, także... także spoko. One woman army, okej. Okej. No dobrze. Ale z kolei patrzcie, nie są to stricte typowo pociski, bo jednak ma to jakiś zasięg, tak? Jest to raczej taki... taki wstrząs, wiecie o co chodzi, nie? O ty kurde, nie wolno tak wybijać, nie pozwalam. Podejrzewam, że już tutaj mogą go przy tej ścianie wykończyć. Ale dobra, mamy sobie taki trzyciosowy... trzyciosową kombinację, także to pomogło z pokonaniem Kane'a. Now this is a pickle. Can you break his neck faster than I can gut, pretty boy? Don't forget. No, jest problem, delikatnie mówiąc. So does your little girl. To prawda. Thanks, Kano. For what? For reminding me of the rules. Właśnie. Wspominałem to nie raz, nie dwa. I widzimy to, że właśnie Sonia rozwala młodego Kano, tego z przeszłości, i ten starszy Kano, ziung, ślad po nim zaginął, nie ma go. Bo jego linia czasu po prostu, wiecie, skończyła się wtedy, kiedy był młodszy. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, tak? Także nie ma Kano. Okej, okay, okej, okay. Zastanawiam się teraz, kogo w następnych częściach Mortal Kombat wprowadzi jako, wiecie, reprezentanta Czarnego Smoka. Bo jednak wątpię, że Czarny Smok zostanie od tak skreślony. A jednak troszeczkę tych ludzi na pewno w starej linii czasowej było. Okej, okay, w ogóle widzimy, że cała nasza trójka w miarę jest z nią okej. Okay. Przynajmniej zapowiadało się, że jest ok. Ale pojawia się Giras, który jest dosyć upierdliwą postacią. O Jezus! Panie, nie wolno tak! Przecież ty temu hopowi łeb odciąłeś normalnie, jakbyś sobie, nie wiem, w piłkę siatkową grał, czy dosłownie, jakby serf sobie wykonywał. Łup! Masakra! Pragnę przypomnieć właśnie, że ten oto gentleman, który robi tutaj taką ostrą jatkę, z każdą śmiercią, swoją śmiercią, staje się coraz silniejszy, wskrzesza się coraz silniejszy i to jest dosyć ciekawe. Podobno nie można go zabić, właśnie. Get him evac'd.
I'll keep this thing occupied. Sonya Blade, mother of Cassie Cage. Yeah, what of it? Cassie Cage defeated Shinnok, son of Kronika. I am his mother's vengeance. Ja jestem zemstą jego matki, mówisz, tak? Generalnie ta Kronika... No co, no... rozpieszczyła troszeczkę swoich dzieci, nie uważacie? Ale tak, no... Shinnok dostał bęcki od młodej właśnie Cassie. To jest takim troszeczkę, można powiedzieć, zaskoczeniem. W sensie, wiecie... Wydaje mi się, że też to mówiłem nieraz. Ale z reguły to wiecie, ten nasz wybraniec, czyli Liu Kang albo Kung Lao, w zależności, głównie to oni byli takimi, wiecie, asami Raidena, tak? Którzy pokonywali tych złych. Więc no, miła taka odskocznia, że jednak ktoś inny wykonuje właśnie to jedno z najtrudniejszych zadań. W tym wypadku właśnie pokonanie tego Shinnoka. Także spoko, spoko. Miło by było oczywiście teraz w tym wypadku pokonać Gyrasa, żeby mieć z nim święty spokój. Oczywiście no, nie można go zabić, ale w jakiś sposób można spowodować tak, żeby unieruchomić go, nie wiem, jakoś uwięzić, coś tego typu może, co? Okej, Gyras jest pokonany, najważniejsze. O, już od mojej córki. O kurde. Szczerze mówiąc, chyba te granaty uważam, że są niepotrzebne. Ze względu na to, że no jednak wiecie, no. On po każdej śmierci staje się silniejszy. Więc takie unieruchomienie mogłoby wystarczyć. It wasn't fair. You're a damn fine soldier. I'm so proud I can almost picture myself dating Johnny. Almost. I wish I could go back to our last mission over. It wasn't easy finding out how I die or could die. But I reread the file. You followed orders, saved your squad. No właśnie, wykonała rozkaz, twój rozkaz. My sacrifice saved Earthrealm. And you. Besides, you heard Raiden. Things will never go back to what they were. We all have to choose our destiny. No jak miło, że nasze postacie jakoś w miarę nie stoją w miejscu, w sensie wiecie, że są w stanie przywyknąć do tego, co jednak robili w tej przyszłości, albo co raczej będą robić w tym wypadku, jeżeli chodzi o Sonię może bardziej. Chciałbym zobaczyć pierwszą randkę Sony, jak i właśnie Johnny'ego. Mówię tutaj oczywiście o ich, wiecie, młodszych wydaniach. Dobra, tutaj udajemy się oczywiście teraz do Kroniki, jak i do Liu Kanga. While Raiden's allies have burned precious time fighting Kano and Shao Kahn, our most important work has continued uninterrupted on Shang Tsung's island. Wyspa Shang Tsunga. That island is in ruins. What could possibly... Timecraft requires an abundance of raw temporal energy. Every mortal soul contains a lifetime of this power. Every hour, every minute, every second lived. Is stored within. Shang Tsung fed off souls. He collected them. In his well of souls, which remains beneath his island. A destiny I crafted for Shang Tsung, in case I ever had need. Shang Tsung's souls will be mine.
No to nieźle. A jak wiemy, Shang Tsung lubił sobie zabierać duszę. Okej, okay, tutaj mamy kolejny rozdział. Wszystko w rodzinie. Jackie i Jax. Okej, okay, miło. Będziemy mieli tutaj dwójeczkę w następnym rozdziale. Dobra. Z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. To było oczywiście Mortal Kombat 11. Tryb fabularny. Rozdział 8. Sonya Blade. Ja byłem Nero. Zapraszam was do innych materiałów na tym kanale. Mam nadzieję, że coś znajdziecie dla siebie. Z mojej strony życzę wam miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i yo!